jako mieszkaniec Redzikowa jestem przeciwny budowie tutaj tarczy antyrakietowej. Z tego powodu, że ta tarcza nie będzie nam w ogóle do niczego potrzebna. Że w ogóle nie wiem, na czym to polega, to tym bardziej, jak czegoś nie zna, to się tego obawia. To tak, no. Mi się wydaje, że to jest jak radar promieniuje, szkodzi. No tu na raka umiera tyle ludzi, a jeszcze to nam potrzebne. A nikt nam niczego nie wyjaśnia przecież, nikt z nami nie rozmawia, co to jest, czy to coś złego. A my się nie znamy, skąd? Skutki mogą być ekonomiczne takie, że nam Rosjanie, tak jak Czechom, zakręcą kurek z ropą, no i może i z gazem. A dla mieszkańców Redzikowa to można powiedzieć, że to jest klęska, no można powiedzieć, że to jest stypa w rzeczywistości. Część ludzi obawia się, bo ludzie mają bardzo ładne mieszkania, bardzo ładnie porobione, mają duże mieszkania, mają wykupione mieszkania i jeżeli by mieli się wyprowadzać, to nie wiadomo gdzie i teraz w nowe miejsce starych drzew się nie przesadza. Pustyni, gdzieś w odległych miejscach, a nie 500 metrów od naszych bloków. To jest 500 metrów od naszych bloków. Boi się pan tej tarczy? Naturalnie.